Panowie sędziowie, proszę, Wieśku, stanno. Proszę o wskazanie zwycięzcy. Jednogłośnie wygrywa Wiesław Kurek. Wieśek! Za serdecznie chciałem podziękować drodzy dam, nie tylko za ocenę tutaj pola, ale również za piękne tutaj dekorowanie tego turnieju, który na pewno by nie był tak wspaniały, gdyby nie wspaniałe damy. Trzy damy kochane poszły teraz, zeszły na dół, ponieważ będą ucztować, a my tutaj postawimy bardów. Schmidt sofort ins Lager kommen, ganz dringend, sonst wird ein Auto anderweitig entfernt. Danke. Trubadura, kakofonicza, lekko kropi tylko i myślę, że nie będzie ten deszcz nam przeszkadzał, tylko pomoże, bo będzie na rysie. Proszę. Będziemy dobierać jednego z przegranych, tego, który przegrał z najlepszym dla siebie wynikiem i pary walczące. W pierwszej parze Marcin Waszkiewicz, Radek Krychniak. W drugiej parze Szymon Andrzej Sawicki, Radek Majsza. W trzeciej parze Wiesław Kurek i Lucky Loser, czyli Wojtek Gula. Wzywam w pole Marcina Waszkiewicza i Radka Krychniaka. Szykuje się Szymon Sawicki i Radek Majczyk. I tak jak zostało zapowiedziane, drodzy Państwo, w szranki wchodzi Marcin Waszkiewicz. Brawa, drodzy Państwo, jeden z najlepszych polskich zawodników.
z tego samego bractwa, więc będzie to dość bratobójcze starcie. Już poprawia tylko elementy uzbroja i tak, jest gotowy. W szlanki wchodzi Radek Krychniak! Brawa, drodzy państwo! Ja przypominam, że oprócz tego, że rycerze walczą tutaj bronią przeciwko sobie, to walczą również o honor, o wieczną sławę i oczywiście o uznanie naszej wspaniałej loży dam! Panowie, gotowi sędziowie? Gotowi? Macie 1,5 minuty. Walka! Dobrze, dalej. Panowie, czas stop. Marcin, ramy. Proszę o wskazanie zwycięzcy. Jednogłośnie wygrywa Marcin Waszkiewicz.